I proszę Państwa, wyścig 12 tego spotkania. Oskar Polis w kasku białym, w kasku żółtym Leon Madsen. To zawodnicy oczywiście drużyny Włókniarza Częstochowa. Natomiast gospodarzy reprezentują tym razem Damian Druszcz, kask niebieski, i Maciej Janowski, kask czerwony. 37-29 prowadzą gospodarze i zobaczmy, co przyniesie nam ta odsłona meczu Ekstraligi na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu. Świetny start Oskara Polisa, on w tej chwili na pierwszej pozycji, ale już Maciej Janowski go wyprzedza. Tymczasem jeszcze ma problemy Leon Madsen i spada w tej chwili przynajmniej chwilowo na czwarte miejsce za Damiana Drużdża. Ale teraz Damian Drużdż przy krawężniku próbuje objechać żużlowców drużyny gości. Madsen jednak po szerokiej napędzony. Tymczasem Oskar Polis nie daje rady, ale jeszcze kontratakuje. Rzeczywiście fantastyczna teraz walka między dwoma młodymi zawodnikami obu drużyn. Polis, kolejne zejście do krawężnika. Fantastycznie w tej chwili się napędza. Jakżeż oni się niesamowicie tam tną. On i Damian Drużdż. Drużdż ostatecznie odpuścił, a w walce o pierwsze miejsce Maciej Janowski wyprzedza Leona Madsena. I w tej chwili mamy sytuację 3-3 w tym biegu. Jeszcze raz Leon Madsen pędzi za Maciejem Janowskim. No ale ostatecznie będziemy mieli remis w tym 12 biegu spotkania. Proszę Państwa, wyścig 13. Tomasz Jędrzejak, kask niebieski, czerwonym Tai Uffinden. Goście natomiast w kasku białym Andreas Jonsson i w kasku żółtym Matej Żagar. 40-32 prowadzą zawodnicy Petardu Sparty w meczu z Włókniarzem Witroszli w CrossFit Częstochowa. Bardzo dobrze Andreas Jonsson łączył się do walki o prowadzenie, ale teraz zamknięty przez dwóch rywali, pada na tor, przewraca się także Tai Uffinden i oczywiście wyścig zostaje przerwany. Będziemy mieli powtórkę startu. Po karambolu, który miał miejsce przy starcie 13 wyścigu, arbiter tego spotkania Wojciech Grodzki wykluczył z powtórki Andreasa Jonssona, więc trzech zawodników pod taśmą maszyny startowej. Dwaj zawodnicy, gospodarze, Tomasz Jędrzejak, kask niebieski i Tai Uffinden, kask czerwony, i jedynie Słoweniec Matej Żagar reprezentujący Włókniarz Częstochowa. Zobaczymy, jak tym razem poradzi sobie w walce z duetem miejscowych. Pojechał szeroko Żagar, stara się objechać Uffinden, ale czy nabrał odpowiedniej szybkości? Na razie walczy o drugie miejsce, próbuje tutaj wypchnąć Anglika, ale w tej chwili znalazł się między dwoma zawodnikami drużyny gospodarza. Teraz kapitalny manewr, ścięcie do krawężnika i w tej chwili jest już na drugiej pozycji. Jeszcze ciągle cała trójka zawodników, bardzo, bardzo ciasno. Szaleje Żagar, wie, że to jest jeszcze nadzieja na to, by jego zespół nie przegrał tego spotkania, jeśli przywiózłby do mety komplet punktów. Kolejny raz bardzo szeroko, ale jednak ciągle starcza to tylko na to, by znajdować się przed Tomaszem Jędrzejakiem, a Tai Uffinden ciągle na prowadzeniu i rozpoczyna się już ostatnie okrążenie. Jeszcze raz szalejący Matej Żagar spróbuje kolejnej próby odzyskania tutaj trzech punktów w tym biegu, ale czy będzie to skuteczne? Coraz większy znak zapytania, chociaż jeszcze jedna szarża i jednak 4-2 wygrywają miejscowi, a to oznacza, że cały mecz już na pewno zakończy się triumfem drużyny wrocławskiej. I proszę Państwa, przedostatni wyścig, pierwszy z nominowanych Andreas Jonsson w kasku żółtym, Leon Madsen w kasku białym w zespole gości i Maciej Jarowski, kask czerwony, oraz Szymon Woźniak, kask niebieski w zespole wrocławskim. Zobaczmy, jak będzie wyglądało przedostatnie rozdanie punktów w tym dzisiejszym meczu. Przy krawężniku świetnie Andreas Jonsson rozpoczął ten wyścig, ale już napędzają się żużlowcy drużyny gospodarzy i w tej chwili na 5-1 jadą zawodnicy Petardu Wrocław, ale myślę, że jeszcze walki w tym wyścigu nie zabraknie. Jeszcze próbuje tam Leon Madsen, jadący w kasku białym, pojechać bardzo szeroko i wy...
wyprzedzić któregoś z zawodników drużyny gospodarzy, ale czy to mu się uda? W tej chwili ustawili się w parze i Janowski, i Woźniak i starają się blokować wszelkie akcje, wszelkie zakusy zawodników częstochowskiej drużyny. Na razie ciągle na 5-1 układa się sytuacja w tym 14 wyścigu, chociaż niewiele brakuje do tego, by ewentualnie tam Leon Madsen przedarł się na drugie miejsce. Na razie ciągle bardzo blisko swojego rywala atakuje teraz Woźniaka i jest już szansa na to, by wyszedł na drugie miejsce. Woźniak blokuje swojego rywala, ale traci wszystko i mamy remis w tym biegu na samo zakończenie ścigania w gonitwie numer 14. Ostatni wyścig tego spotkania. Najlepsi zawodnicy obu drużyn, Petard Sparta Wrocław, Włókniarz Witroszlif, CrossFit Częstochowa, 10 punktów przewagi miejscowej drużyny. Liebieniew kask czerwony, Wufindel kask niebieski, Żagar kask żółty i Holta kask biały. I już ruszyli. Żagar znakomicie wystrzelił spod taśmy maszyny startowej. Tam Rune Holta stara się jeszcze objechać Taja Wufindela i na razie robi to z dobrym skutkiem. Na razie na 4-2 układa się ten wyścig, ale już tam Taj Wufindel rusza z odpowiedzią, ale teraz przy krawężniku fantastycznie przedarł się Rune Holta. Co z tego? Czy będzie miał odpowiednią prędkość, by utrzymać się jeszcze na punktowanym miejscu? W tej chwili jednak nie. Został zepchnięty na czwartą pozycję. Na prowadzeniu jest Matej Żagar, za jego plecami Liebiediew i na trzecim miejscu Wufindel. Jeszcze Rune Holta nie odpuszcza, jeszcze nie daje za wygraną. Kolejny raz napędza się zawodnik jadący w tym biegu w białym kasku, ale ciągle jest na czwartej pozycji. Natomiast Matej Żagar niezmiennie na prowadzeniu i zmierza po 3 punkty Słoweniec w tym ostatnim biegu dzisiejszego spotkania, które było zacięte. Częstochowianie postawili twarde warunki drużynie wrocławskiej. Przegrywają, ale w rewanżu będą mieli szansę powalczyć o punkt bonusowy.